Cześć, ja nazywam się Luke FPS, a to jest Hot TDM Challenge. Tutaj to jest inicjatywa od SNAS YouTube, który mnie nominował do tego challenge'u. Polega on po prostu na zagraniu meczyka TDM z hashtagiem tutaj TDM w clan tagu i ugranie jak najlepszego wyniku non-lethal, ewentualnie takiego samego, jak będzie słabszy nawet niż ten, który wrzucił tutaj SNAS, to nic się nie stanie. Link do jego filmiku macie w opisie, do jego kanału również przy okazji. No i mamy tutaj meczek TDM. Broń oczywiście jest tutaj bez znaczenia. O. Ja gram oczywiście moją NV4. Co ty tu? Co ty tu? Słyszałem go. Nie. A, nie miałem szans. No i po prostu mamy UAV tylko i wyłącznie, specjalista też był bez znaczenia i zobaczymy, jaki mi się uda wynik tutaj ugrać. I oczywiście będę mógł nominować dwóch kolejnych youtuberów do tego challenge'u. Na polskiej scenie oczywiście. A to jest stworzone po to, aby ruszyć naszą scenę troszeczkę. Bo ona po prostu nie żyje, w tym momencie jest... Ach! W tym momencie po prostu jest zastygnięta jak beton i niestety... Ach! Słyszałem go. Wyszedłem z wprawy, jeżeli chodzi o granie w koda, także... Ja już w ogóle nie wiem, co się wokół mnie czasami dzieje. Prawie skinął teammate, lepiej tam nie idę. Trafiłem! Jesus Christ! Niestety wszyscy używają tej pieprzonej broni, która się nazywa KBAR. Może ja też użyję? Skoro wszyscy, to wszyscy. A ten skąd by się wziął? On zawsze pod samolotem biega, dobra. No i próbujemy coś tutaj ściałać. O nie. Tam jest koleś. Czyżby jakiś nowy OP zestaw się tutaj trafił? Ta gra się zmieniła, już nie jest taka fajna jak była. Nie rozumiem, co się stało, naprawdę nie wiem. Dobry. Gdzie? Tam jest shish. Nie będę kampił. Siema. Słyszałem go. Okej. Specjalista. Mamy UAV. Podbiegnę bliżej. Niestety już spałem, flip. Moja reakcja już w ogóle nie istnieje. Ktoś tu jest, oszisz. Gdzie się kładziesz? Daj mi to. Kolejne BSP, nie zdążyłem nadużyć pierwszego. Dobra. Może to wygramy, będzie fajnie. What the hell? Nie, błąd! Jezus, jak ja to przeżyłem? I don't know. Ale kolejne UAV, bez śmierci nawet bym to powiedział. Jesus Christ. Okej. Dobra. Trzeba wykorzystać to, że oni raszują jak pały. Bo raszują jak idioci po prostu i przez to giną w tym momencie i ja mam łatwe fragi po prostu.
O nie! Lol, ile mam gunstreak tutaj! Okej, okay, odpuszczamy gunfighty i na spokojnie. Nikt mnie nie goni. A zresztą nie grałem dawno, więc mogę sobie pozwolić na troszeczkę inną grę, wolniejszą, a to jest nawet przyjemniejsze niż takie rushowanie jak dla mnie. O, shish. Iść tu czy nie iść? Słyszałem go! Dwadzieścia cztery na 8, ładnie ich tu pocisnąłem. Okej. Okay. Specjalista ma ostatnie fragi. Zdychasz! Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mój wynik to 27 na 8. Jestem zaskoczony, że tyle, że taki wynik mi się udało wbić po prostu po tak długiej, znaczy długiej przerwie. Nie czuję w ogóle pada i te sprawy. Także nominuję dwie kolejne osoby do tego challenge'u. Będzie to Spy Gaming, nasz polski spy, i oczywiście Mr. Sosabowski. Nie wiem, czy Sosabowski nagra filmik, bo on też ma przerwę dłuższą od nagrywania na YouTubie. Ale mam nadzieję, że Sosa do tego, że tak powiem, że Sosa po prostu, Sosa odbierze tą wiadomość, że da radę w ciągu 48 godzin nagrać filmik. I przypominam, nie musi być tutaj to z IW, może być z Black Opsa 3, z Black Opsa 2, ale musi to być TDM No Lethal. Także trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na ten pierwszy, jakby inicjujący tą całą serię filmik od Snaza. Tutaj macie w opisie jego filmik. Trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce. Cześć!